W Toruniu otwarto Park Pamięci Narodowej. To kolejne dzieło rodziny Radia Maryja. Znajduje się w nim ponad 18 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia ratowali Żydów. Docelowo znajdzie się w nim nawet 40 tysięcy nazwisk. Heroiczna postawa tych, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów, to dla nas szczególne zobowiązanie. Byśmy w naszych czasach, niezależnie od światowych wiatrów politycznych, ideologicznych, różnych interesów, zachowali się jak trzeba, bo tego uczy nas Chrystus, na którym ojczyzna nasza została zbudowana i budowana. Ten park dobrze przysłuży się Polsce, podkreślał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przysłuży się przeciwstawieniu temu, co ma nas na różne sposoby pogrążyć, uderzyć w naszą godność, ale w jakimś dalej posuniętym planie także w inne nasze interesy. W obliczu oskarżeń Polski o współudział w Holokauście ta walka o prawdę jest dziś szczególnie ważna. Dlatego powstał ten park, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, miejsce, które ma przywracać nie tylko pamięć, ale i godność. Przywracać godność wszystkim Polakom, całemu polskiemu narodowi, który przez perfidne kłamstwa miał być odarty z tej swojej godności i odarty z prawdy o strasznych latach drugiej apokalipsy. To miejsce pamięci, refleksji nad wartościami, które są nam potrzebne do życia, podkreślał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Każda wspólnota, mądra wspólnota narodowa, polityczna, kulturowa potrzebuje instytucji pamięci. Dlatego jednym z głównych zadań rządu jest przywracanie pamięci, akcentował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Walka o naszą godność, o historyczną sprawiedliwość. Park będzie miejscem, gdzie sprawiedliwi wśród narodów świata będą mogli się spotykać i przekazywać swoją historię. Tutaj będziemy mogli wynosić z tego miejsca dumnie podniesione głowy, dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Podkreślał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To miejsce łączy nas z tymi, którzy w czasach zagłady zachowali się jak trzeba, mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. Park Pamięci Narodowej jest dla nas i następnych pokoleń będzie wezwaniem, że na polskiej ziemi mamy zawsze zachowywać się jak trzeba, a więc jak bracia. Jak siostry i bracia, zgodni, solidarni i spieszący sobie z pomocą. Za pomoc Żydom Niemcy mordowali całe rodziny, tylko w Polsce obowiązywało tak okrutne prawo. W ten sposób okupant chciał złamać naród, ale nie złamał. Według niektórych szacunków heroiczna postawa Polaków pozwoliła uratować nawet 200 tysięcy ludzkich istnień. Naród żydowski zawsze będzie pamiętał o ich odwadze i szlachetności. Napisał w specjalnym liście na uroczystości ambasador Izraela w Polsce. Za dzieło Parku Pamięci podziękował w specjalnym liście prezydent Andrzej Duda. Godne upamiętnienie polskich sprawiedliwych jest i na zawsze pozostanie zaszczytnym obowiązkiem Rzeczypospolitej. Obowiązkiem jest także walka o prawdę, do czego zachęcał metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Nie ustawajmy w trwaniu przy prawdzie, służbie pamięci, modlitwie o opamiętanie, o zejście z drogi nienawiści i oskarżeń, pomówień. W Parku Pamięci będą upamiętnieni także obywatele Ukrainy, którzy ratowali Polaków w ciężkim czasie prześladowań i mordów. Zatem jest to otwarte dla wszystkich miejsce pamięci, edukacji i refleksji, modlitwy również, które zaprasza do przeżycia lekcji patriotyzmu, braterstwa, miłości, wiary i nadziei. Podkreślał ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Park Pamięci to szkoła, sanatorium, szpital dla naszych sumień i charakterów, mówił prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Janusz Sok. Żebyśmy zawsze rozumieli, że życie ma sens, gdy je oddajemy. Uroczystości zwieńczył koncert w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.